Księga Rodzaju, rozdział trzeci. A wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Rzekł on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Kobieta odrzekła: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść, a nawet go dotykać, abyście nie umarli. Odparł wąż kobiecie: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Wtedy kobieta spostrzegła, że owoce tego drzewa ładnie wyglądają, są dobre do jedzenia i do zdobycia wiedzy. Sięgnęła więc po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł. Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zawołał więc Pan Bóg mężczyznę i spytał: gdzie jesteś? On odrzekł: słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna: kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: dlaczego to uczyniłaś? Kobieta odpowiedziała: wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt. Na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni swego życia. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Do kobiety powiedział: pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą. Po czym rzekł do mężczyzny: ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty, a przecież twoim pokarmem mają być płody roli. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty, bo z prochu jesteś i do prochu wrócisz. I dał mężczyzna swej żonie imię Ewa, bo stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i kobiety ubrania ze skóry i ich okrył. Mówił też Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Oby nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu z drzewa życia, by go zjeść i żyć na wieki. Usunął więc Pan Bóg człowieka z Edenu, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wypędził go i postawił na wschód od Edenu cherubów z wirującym ognistym mieczem, by strzegli drogi do drzewa życia.